Bartek? Bartek? O, wyszedł gdzieś. No to śmiesznie nawet, znaczy ciekawie. Ja w sumie tutaj powiększę to wszystko. Ciekawe, dokąd poszedł. Ale trzeba jeszcze znaleźć bezdomnego, bo mi się coś wydaje, że on będzie miał jakąś dobrą wskazówkę dla nas. Ja tam sam ze sobą, depresja mi weszła. Bartek, Bartek! Gdzie ty jesteś, Gdzie jesteś? człowieku? To... Czekaj, czekaj, muszę wejść, Bo okej? kury tu stoją przy Czekaj, wyjściu. czekaj, czekaj chwilę. Dobra, już odeszły. Znaczy mała stoi kura. Młody kurok stoi To przed było wejściem. tutaj wejście. Gdzie ty byłeś, człowieku, w ogóle? Ogólnie byłem... Czekaj, muszę wejść najpierw do ciebie. Ej, stary, mi się wydaje, że powinniśmy znaleźć bezdomnego, on Nie, może no mieć dla jest nas ogólnie ta ciekawostkę. lipa, powiem ci. Lipa jest mała. Czemu? Tak jakby lipa. Już ci mówię. No ogólnie... Byłem, jakby to powiedzieć, koło rybaka. Po co? No przejście byłem ogólnie. I powiem ci szczerze, że jest ogólnie lipa, bo no szef płacił rybakowi za coś. Nie wiem, co powiedziesz. Naprawdę płacił mu za coś i ogólnie tam gadali o czymś, o drakenie jakimś jeszcze coś, ale uciekłem, bo jeszcze ten bezdomny mnie nakrył. Bezdomny żyje? No żyje, nakrył mnie ogólnie i uciekłem szybko. Ale coś ciekawego się dowiedziałeś tam od tego? Rybaka z szefem? Czy podsłuchałeś ich coś? No właśnie, nie do końca. Płacił mu. No płacił, ale coś o nas, coś było, że ten... Zniszczyć nas chcieli, coś, nie wiem. Stary. Nie wiem. Gadaliśmy z rybakiem, a szef wystawił No nagrodę właśnie. pieniężną za nas. No tak. Czy rybak nas sprzedał? Właśnie chciałem ci teraz to mówić, że ogólnie no... Rybak coś o nas jeszcze mówił, że byliśmy chyba tam coś tego typu. I że tam gadaliśmy o tym jeszcze, o tej sprawie jakby. Że nas wygonił ten ktoś tam. No ten... Karchip, więc no ogólnie rybak też zdrajca. Rybaka będzie trzeba wyeliminować z późniejszym planem. Nie wiem, co teraz robić. Jeszcze wrócę, jakaś książka, kto to mógł pisać. Dobra, wiesz co, walić te pieniądze, walić to. Kto to Draken? Nie wiem, nie pojedzie. Sam szef tam był, bez Herobrina, bez Karla? No, tylko przebył. Jak to było, że kto miał na nas polować w dzień, a kto w nocy? W dzień chyba Karhip, w nocy chyba Heobrine, no nie mam pewności. I Draken, nie wiem kto to Draken ogólnie jest. Kiedy on by na nas miał polować? Czy on by polował całą dobę? Czy on w ogóle by polował? Czy on by w ogóle... Kto to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ej, tu jest jeszcze dziura, zapomniałem o niej. Zakryję. Mnie jeszcze też interesowało całą noc to kowadło nad. No właśnie, Może też. pójść po nie. Kowalo? No. To może być znaczący trop. Może tak. No cześć, nie. No to tylko kowalo, więc no, nie Robiło to coś nad. wiem. Co to jest? To jest do nas tam wejście. Aha. To robiło coś nad ich głową, starych. Co jak ktoś ich chciał sprzątnąć? Kto ich tu uwięził? Też pytanie. No pewnie Szefuncio! ktoś z nich, no, no zobacz, no zwykle kowadło ogólnie. Mordo! A ten znowu jarany. Kurok, kto was tu uwięził? W ogóle drugi kurok urósł. Młody kurok urósł, patrz. O proszę. Próbują przepchnąć ninja, nie wiem co oni robią. No kurok! No do ciebie mówię, no! Nie do młodego. Kto was tu uwięził? Słyszysz? Może coś jeść, coś? Ziemia się zatrzęsła. Ale kto wychodzi? Co ja teraz mówię? Co ty kurok mówisz? Że była z wami świnia, ale uciekła? Andrzej to potwierdza.
A o świni mówił? Rybak. Owszem, owszem. Ej, no to auto jakieś tu jeździ nad nami. Słyszałeś? O stary, tu się dzieje coś dziwnego. Co teraz zrobimy w takim razie? Nie wiem, czy nie powinniśmy zakryć tego drewnianego tego, bo to będzie najbardziej widać. Tego wejścia tutaj? No. W ogóle? No, jakby się ich przysunęło tylko. Czemu ninja praktycznie jest w jednym miejscu? Ja mam pomysł, jak to zrobić. Czekaj chwilę. Kury mogę łatwo przesunąć. No ninja też się przesunął już. Ten crafting trochę przeszkadzał. Stary! Ninja już przesunął. Stary. Widziałem kogoś na górze. Czekaj, głupio, odsuń się, trzeba to zakryć. Ale zawał, Jezu. Kogoś. Nie wyglądał jak człowiek. Szef to nie był, rybak to nie był, bezdomny to nie był. Jak wyglądał Karhib? Nie mam pojęcia już. Do końca. Więc miał jakąś fantazję, co nie? Co nie? No, co? Co jest ninja? Co odwalasz? Nie, mam zdjęcie jakieś. Pokaż. To jest Karhib. Chyba. No to jak to jest Karhib, to też nie wyglądał tak. To albo był Herobrine, albo to był Draken? Draken? Jak on był? Draken chyba. Jak to był stary Draken, to ja się go boję spotkać. Mówię ci, wyglądał jak taki Batman zombie. Taki Hulk trochę, tak wiesz o co chodzi. Zmutowane zombie, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, no. Co robimy w takim razie? Słyszysz to? Co to było? To był ryk jakiś. Draken! Ej, to Draken. Draken. Tu ten Draken. Tu ten Draken. Ej, walczy te zwierzęta, chodź, zakryjemy się tu. Tak. Torbę was! Słyszałeś, torbie nas? Stary, to co teraz robimy? Nie wiem. Chyba odszedł. On nadal puka. Czekaj, czemu my się śmiejemy? Nie mam pojęcia. Ciszej. Jest. Dobra, idę na niego. Nie ma. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Słyszałeś te jęki? Tak, słyszałem.
Widzę was! Nie widzisz, ci się wydaje. Nie, gdzie jest chłop tak szczerze? Masz jajkiem. Stary, wracaj tu. Nie! Nie! Kurok, wracaj do domu! A to młody kurok. Ty... Masz tak... Kurok uciekł. Masz tak... Co jest? Ten dragon... Lizak uciekł! Masz tak... Co? Ten dragon... On się chyba umie teleportować. Wow. Co jest? Ej, Lizak z kurokiem uciekli. Bartek! Gdzie ty jesteś? Bartek! Gdzie ty jesteś? Tu. O, spadłem z góry, nie wiem jakim cudem w ogóle. Dobra, wal Ślizaka i Kuroka, chodź do domu. Kto? Oni uciekli. Mają tylko dwa zwierzęta ze sobą. Lizak wrócił. Dobra, a... Ja wiem jak Kuroka przyciągnę. No. Nasiona mam. Chodź, chodź Kurok. Kurok, chodź. Dorwę was! On nas dorwie. Widziałeś go? Tak. Jak wyglądał? Dziwnie. No jak wyglądał? Dobra, stary, ja chyba idę spać, bo to za dużo wrażeń na ten dzień. Tak. Nie, nie, trzeba iść spać, nie, nie. Dobra. Dobra.